You better turn up. Dzień dobry, zobaczcie, jakimi fajnymi rzeczami się z wami witam. Moja propozycja na śniadanie, czyli takie jajeczne tacosy. Dlatego, że zobaczcie, tutaj na górze jest tortilla. Między tortillą a jajecznicą jest ser. I to zrobiłam wszystko na patelni, czyli najpierw dałam ser, żeby się rozpuścił, na to położyłam dwa jajka już zmiksowane, tak żeby była jajecznica, i po tym, jak troszeczkę się ścięło, położyłam tacosa, obróciłam i tak właśnie uzyskałam pierwszą warstwę. A w środku mamy fasolę, cebulę, pomidor, kukurydzę, szczypiorek i sos zrobiłam z sosu hot chipotle i jogurtu. I tak wygląda moja propozycja. Oczywiście musiałam zdjęcia zrobić tutaj na dworze, bo no chyba nie muszę tłumaczyć, światło, więc wrzucam to dzisiaj na Instagrama. Dzisiaj, słuchajcie, jest ten piękny dzień, kiedy Maltuś idzie do fryzjera nowego i mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Musiałeś, bo byś nie wytrzymał. Nie, nie będzie teraz masażyków, Misiek. No i co? No i co? Maltuś, ty idziesz dzisiaj do fryzjera, wiesz o tym? Będzie nowa ciocia. Jego Misiek! Ty się uspokoisz? Nie zawsze musisz być najważniejszy. Ja wiem, że jesteś królem. Okej? Okay? Rozumiem. Naprawdę. Więc to jest pruszaczek przed. I tak wygląda piesek po wizycie. Troszeczkę zmęczony, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Plusuś był szczęśliwy, jak tam wychodził, bo dostał jeszcze troszeczkę smaczków od pani, bo specjalnie pokroiłam takie coś jednego, co bardzo lubi, żeby było przyjemniej. Tak, pluszaczku? Więc dostałeś do jedzonka. On teraz wygląda na wkurzonego, ale ogólnie jest po prostu chyba zmęczony, nie? No, tam z tyłu misia. Tam w tle widać pranie, bo prałam rzeczy, które znowu lecą do was przez Vinted. Spaćkać teraz będziesz. No pokaż właśnie, pyszczek, jaki masz piękny. No ślicznie piesio wygląda. Jeszcze z boku chcesz się pokazać. I właśnie prosiłam o dłuższe uszka, bo ja lubię, jak on ma takie długie uszka. Tak? Jesteś wtedy taki fajny. Widzicie to? Patrzcie, ile mi tutaj tego wszystkiego rośnie. Fajnie. Więc jak widać, wcierki działają. Właśnie umyłam włosy, wysuszyłam je i zbieram je w kitkę, dlatego że chcę zrobić teraz pielęgnację. I chcę wam też zrobić update odnośnie tych nowych kosmetyków z linii Barrier Renew z Bielany Professional, bo mówiłam wam o nich na story. I tak bardzo mi się one spodobały, że chcę też to zrobić tutaj. No i właśnie ta część powstała we współpracy z Bieleną Professional. I dokładnie o co chodzi. Jak wiecie, czekajcie, gdzie on jest, bo ja tutaj mam wszystkie te kosmetyki. Uwielbiam ten barierowy eliksir Hydro Odżywczy z kompleksem NMF. Ja go kupiłam na samym początku sama, później go też kupowałam ponownie, bo jest to po prostu kosmetyk, który musi być cały czas u mnie w kosmetyczce, bo po prostu działa najlepiej ze wszystkich produktów, powiedzmy, że drogeryjnych, ale i nie tylko, skoro cały czas go kupuję. Później i w momencie, kiedy to wyszło, wyszedł też intensywnie odżywczy krem na noc, którego też używam, którego też uwielbiam. Wyszedł jeszcze tonik, którego też używałam i też bardzo miło mi się go używało, i jeszcze peeling. Potem pojawił się odżywczy krem na dzień z SPF-em 30, który też ubóstwiam. Jeżeli właśnie używacie kremów z filtrem 30, no to ten bardzo polecam. Tutaj już nie musicie używać żadnego kremu nawilżającego pod spód. W ogóle właśnie to połączenie, eliksiru i tego, więcej nawilżenia nie potrzeba. No i właśnie, słuchajcie, jak ja zobaczyłam, że Bielana Professional wychodzi z kolejnymi nowościami właśnie z tej gamy, która w ogóle przede wszystkim powinna dbać o naszą barierę hydrolipidową, dbać o nawilżenie, działać też już przeciwzmarszczkowo, bo takim głównym składnikiem są oczywiście tutaj ceramidy. No i właśnie wypuścili ceramidowe serum odbudowujące, regenerujące, krem pod oczy i jeszcze tutaj mamy balsam do twarzy i ciała z ceramidami. I właśnie chcę wam o nich szybko opowiedzieć, jak będę aplikować na skórę, tylko muszę umyć twarz.
No dobra, twarz umyta, tonik nałożony, więc lecimy z tym serum. Tak jak mówiłam, jest to odbudowująco-regenerujące. Ja używam go od troszeczkę chyba ponad, tak, troszeczkę ponad miesiąc i zużyłam tyle. Jeżeli chodzi tutaj o to, jakie mamy takie główne składniki, no to oczywiście jest to kompleks ceramidów. Mamy tutaj też cholesterol, witaminy F, olej, żużoba, jest tutaj też fitosfingozyna i jeżeli chodzi o konsystencję, to jak widzicie, to jest po prostu taka mleczna konsystencja i to serum przepięknie nawilża. W ogóle jeżeli chodzi o te składniki, które mamy tutaj w tej całej serii, to są takie składniki, które też naturalnie występują w naszej skórze, więc tu bardzo mocno działamy na to, żeby właśnie ta bariera hydrolipidowa była w dobrym stanie, żeby skóra nie była przesuszona, żeby nie była podrażniona i to jest też gama, która fajnie się nada albo dla cer właśnie suchych, odwodnionych, która jest w trakcie różnych takich zabiegów z retinolem, kwasami, ale też jest to seria, która będzie działać przeciwzmarszczkowo przez właśnie te składniki, które mamy tutaj, jak na przykład ceramidy. No i zobaczcie, to jest serum, które bardzo łatwo się i szybko wchłania. Nie zostawia tłustej warstwy, nie jest zbyt wyświecające, więc też świetnie się nadaje na dzień. I ja właśnie albo sobie używam tego jako po prostu jedno serum, albo mieszam jeszcze z serum witaminą C i używam właśnie tego na dzień, a jeżeli chodzi o na noc, to czasami po prostu jest tak, że chcę mieć taką jeszcze większą dawkę nawilżenia, to dodaję sobie go troszeczkę do kremu. I teraz lecimy z kremem pod oczy i tutaj też mamy wszystkie te fajne składniki, czyli kompleks ceramidów, fitosfingozyna, bardzo trudne słowo, cholesterol, olej żożoba, skwalan, kwas hialuronowy, witaminę F, cholesterol, więc napakowane, ale w ogóle bardzo podoba mi się opakowanie, że mamy pompeczkę po prostu, ale też jak możecie zobaczyć, to nie jest super taki gęsty krem, więc on idealnie też nadaje się na dzień. Przez to, że nie będzie zbyt tłusty, to też nie będzie rozjeżdżać makijażu i ja go używałam sobie właśnie i na dzień, i na noc po prostu nakładam go troszeczkę więcej i to nawilżenie jest naprawdę odczuwalne. Jak właśnie ostatnio Wam mówiłam, że kurczę, nie mogę znaleźć żadnego kremu takiego nawilżającego, który mogłabym Wam tak w 100% polecić, to czuję, że właśnie to jest taki krem, bo on mimo tego, że nie jest właśnie gęsty, ja wiem, że też dużo osób lubi gęste kremy, ale właśnie na dzień lepiej troszeczkę się sprawdzają trochę takie lżejsze, bo to jest tak, że on jest lżejszy, ale czujecie to nawilżenie, czujecie odżywienie skóry i takie ukojenie właśnie jak go nakładacie. I właśnie gdybym miała wybrać jeden produkt z tych wszystkich trzech, o tym balsamie zaraz powiem, no to właśnie bym powiedziała, że tak najmocniej wybija się dla mnie ten krem pod oczy, bo po prostu porównując właśnie go do innych kremów, które testowałam, naprawdę uważam, że jest to coś, czym warto się zainteresować, jeżeli też chodzi o ceny, to one tutaj graniczą w granicach 60-70 zł i możecie je dostać albo na stronie Bielendy Professional, albo na Kokolicie, więc to są te produkty do twarzy. A jeżeli chodzi o ten balsam, to wiecie, co ja ostatnio robię? Zaczęłam, czekajcie, pokażę, zaczęłam szczotkować skórę na sucho, więc robię to szczotkowanie i po tym szczotkowaniu właśnie używam tego balsamu i to jest tak naprawdę moment, w którym w końcu zaczęłam regularnie dbać o też o swoją skórę cała. Szczotkowanie robię gdzieś już tak od kilku miesięcy, ale właśnie zaczęłam jeszcze używać tego balsamu i to jest regenerujący balsam do twarzy i ciała z ceramidami, więc możecie go nakładać i na ciało, i na twarz. No mamy tutaj też duże opakowanie, więc fajnie, jeżeli podejdzie Wam pod pielęgnację twarzy na noc jako taki właśnie jeszcze dodatkowy zastrzyk nawilżenia. Tutaj na przykład mamy kompleks NMF, czyli też kompleks, który bardzo mocno, dogłębnie nawilża, który właśnie mamy na przykład w tym eliksirze, bo tu nawet jest właśnie napisane z kompleksem NMF, to tutaj ten kompleks też mamy. Mamy tutaj oczywiście ceramidy, mamy cholesterol, więc znowu kolejne składniki, które będą dbać o naszą skórę. I też bardzo przyjemnie mi się go używa, on bardzo fajnie się wchłania, nie zostawia tłustej warstwy, a to nawilżenie zdecydowanie czuć, więc też jeżeli szukacie jakiegoś takiego balsamu, który będzie bardzo mocno nawilżał skórę, no i też częściowo będzie już działał na takie bardziej ujędrnienie skóry, no to on też bardzo fajnie mi się sprawdza. No i oczywiście mamy pompeczkę, co bardzo lubię, bo jednak jak, wiecie, mam w tubce i muszę nawet wyciskać, no to muszę podnosić, a tutaj po prostu pompka i lecę na te wszystkie właśnie miejsca, które szczotkuję.
Więc muszę powiedzieć, że Blender Professional znowu się bardzo postarała i dołączyła naprawdę fajne kosmetyki do tej całej mojej ulubionej gamy Barrier Renew. Tu jak już lecimy z Blender Professional, to lecimy z tym kremem, czyli to jest ten krem na dzień z SPF 30 i ten zestaw zdecydowanie wystarcza, jeżeli chodzi o nawilżenie. I też jak możecie zobaczyć, kiedy on jest dobrze wpracowany w skórę, to nie zostawia żadnej białej warstwy, więc to była pierwsza warstwa. I lecimy z drugą. I ten krem właśnie jest takim połączeniem i kremu nawilżającego i filtra, więc jeżeli chcecie mieć bardziej okrojoną pielęgnację, no to ten zestaw bardzo fajnie się sprawdzi i od razu daje znać, że on też dobrze sprawdza się pod makijażem, bo się nic nie roluje, nie spływa. Więc bardzo, bardzo lubię. Dobra, pielęgnacja skończona. No i zobaczcie, że też on zostawia takie fajne glow. Dla mojej cery, słuchaj, ideolo. Więc ja teraz kończę i lecę się malować i zaraz Wam powiem, co dzisiaj mam w planach. Dobra, siemka, ja już jestem ogarnięta, przebrana. I teraz zostało mi uczesanie się, dlatego że idziemy na zdjęcia do mojej kolejnej kolekcji we współpracy z Dach. I już wymyśliłam stylówki. Dzisiaj robię zdjęcia dwóm produktom, bo dostałam je właśnie wczoraj je dostałam i wszystko zaakceptowałam, wszystko mi pasuje, więc mogę już dzisiaj iść i robić zdjęcia, tak żeby po prostu później mieć więcej czasu na wszystko, a skoro mogę dzisiaj iść, też jest piękna pogoda, jest w ogóle dużo cieplej, więc też moja stylówka jest już taka, powiedzmy, że bardziej wiosenna, bo mam body i tutaj na dole mam takie spodnie wide legi i na to założę jeszcze koszulę lnianą i tak będzie wyglądała moja stylówka numer 1, a numer 2 będzie to samo body, ta sama koszula, tylko zmienię spodnie i buty. I właśnie stwierdziłam, że najfajniej będzie wyglądał tutaj kok, żeby te włosy nie przyćmiły mi całości, a też do takich właśnie, powiedzmy, że czystych stylówek koki wyglądają zawsze super, oprócz tego miliona włosów, które mi tutaj sterczą, ale nic, w ogóle miśki się z tyłu bawią, jeżeli słyszycie takie dziwne dźwięki, to właśnie one. Dobra, więc teraz robię koka i ja go robię tak, że robię sobie normalnie kitkę, tylko patrzę, czy wystarczająco wysoko jest, chyba tak. Właśnie zawsze mi tutaj się troszkę... O, dobra. Jeszcze muszę tylko nałożyć coś na usta. I też będę gotowa. No miśki to się tam dobrze bawią. O, Prożak się wkurzył i wziął zabawkę, bo nie ma, nie może chyba mi się za bardzo potrzepać. Dobra, więc jest kitka i teraz biorę zawsze te gumki, recepturki z Rossmana. W ogóle robiłam swój live'a, bo robiłam... Generowałam te etykiety do Vinted i dałyście mi znać, że jest nowy podkład z Sensik. Podobno super fajny, nawilżający, rozświetlający i tak dalej. Więc pierwszą stylówkę, czyli to, co mam teraz na sobie, będziemy robić przy Dworcu Świebockim, bo tak sobie wymyśliłam. I teraz myślę, czy drugą też chcemy zrobić przy Dworcu Świebockim, czy chcemy zrobić gdzieś przy Moście Grunwaldzkim, bo tam też jest fajnie, czy to dobrze wygląda. Mam nadzieję, że tak, że nie odstaję, zawsze sobie nagrywam albo robię zdjęcia. I jakbyśmy robili to przy Moście, to mogłabym od razu zajść do Natury i tam zobaczyć, czy ten podkład byłby dostępny. Dobra, jak ten kok wygląda? No, to mi w sumie trochę odstaje, ale ogólnie wygląda to ok. To mi odstaje pewnie. No, bardzo wsadzę to do środka, będzie git. No nie jest git, dobra, to podejść numer 2. W ogóle też wczoraj wrzuciłam ten film Chat Makeup, gdzie powiedziałam o moim podejściu do posiadania dzieci. I w ogóle powiem Wam szczerze, że ja jestem w szoku, jak komentarze odnośnie super, że się odważyłaś tak powiedzieć, że to jest temat tabu i tak dalej. I tak sobie myślę, jejku, czy to naprawdę jest temat tabu? To, że ja nie chcę mieć dzieci i to, że nie uważam, że każda kobieta, żeby być spełniona, powinna te dzieci posiadać. I to jest takie troszeczkę, kurczę, przerażające, że jest aż taki
nacisk kładzony na kobiety, że one muszą być w ciąży, że to jest później, jeżeli ktoś powie inaczej, to jest to, że o ja cię kurczę, super, że to powiedziałaś, że to jest temat tabu, a że byłam zdziwiona. Jedna z was mi napisała, że ma w domu chyba 4 dzieci i 3 psów. I to jest w sumie jedyna taka sytuacja, jeżeli dzieci od samego początku są wychowywane z psami i zdecydowanie ten pies jest też tym członkiem rodziny i robi się między nimi taka więź, to to jest, bo ja ogólnie za dziećmi tak niezbyt, ale takie filmiki, gdzie dzieci się razem bawią z psem, gdzie pies ich pilnuje, gdzie jest po prostu widać taka więź, to jest piękne. I to są filmiki z dziećmi, które ja mogę oglądać, bo ogólnie to ja oglądam tylko filmiki z psami. Ale jeżeli chodzi o dzieci, to właśnie takie momenty, kiedy właśnie rodzice od samego początku wychowują dzieci do tego, żeby one kochały zwierzęta, że to jest też część rodziny i właśnie to wszystko jest jakoś tak fajnie połączone, no to to jest super, więc jeżeli tak macie w domu, to bardzo się cieszę i no i na pewno będziecie mieć piękne wspomnienia. Ale to w sumie tyle, nakładam coś na usta, kurczę, mam w ogóle strasznie suche je. Nakładam coś na usta, biżuteria jeszcze i będziemy lecieć. Mam nadzieję, że uda nam się te zdjęcia zrobić, że one wyjdą fajnie, bo w sumie już to jest też godzina 14:25, ale dzisiaj jest super ciepło. No i też już to słońce jest dużo dłużej, więc myślę, że nam się uda. Wszystko na razie idzie tak, jak powinno i w ogóle te dwa produkty, które robię dzisiaj zdjęcia, słuchajcie. Jak ja bym mogła wam to pokazać, to ja bym wam już pokazała, ale mam nadzieję, że wam się spodoba to, co razem stworzyliśmy. Ja jestem na maksa zadowolona i czekajcie, kiedy wy to oglądacie? W sobotę. Nie, to chyba jeszcze nikt nie, bo jak się zapiszecie do newslettera, to dostaniecie wcześniej info i jakieś tam zdjęcia tych produktów szybciej niż wszyscy inni. No ale nie mogę się doczekać, bo tak bardzo jesteście zadowoleni z tego plecaka, którego stworzyłam, że mam nadzieję, że właśnie te moje nowe produkty też wam podejdą i też wam się spodobają i to, jakie kolory wybrałam i no, więc jestem bardzo podekscytowana, więc kończę na razie i odzywam się do was potem. Czy wy widzicie tą pogodę? Słuchajcie, mamy marzec i aż muszę przyciemniać, bo jest tak jasno. Ojejku! Chyba nie chciałam wam wszystkiego pokazać, ale właśnie zrobiliśmy pierwsze zdjęcia. Wyszło super, wydaje mi się, że fajnie. I właśnie robiliśmy je tutaj przy dworcu Świebockim, ale trochę długo nam to zajęło, bo ja oczywiście chciałam wszystko cały czas robić, więc teraz lecimy szybko na most Grunwaldzki i działamy dalej. To jest właśnie ta moja stylówka. To słońce mnie powala, więc lecimy dalej. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy w kolejne miejsce. Teraz będę robić zdjęcia przy moście Grunwaldzkim, ale najpierw muszę się przebrać, bo zamiast tych spodni chcę mieć jeansy i pasek. Więc Alan stoi na dworze na czatach, a ja będę się przebierać, no bo tutaj nigdy nie ma też toalety, a nie ma za dużo czasu przed zachodem słońca, więc lecimy. I drugie zdjęcia też już zrobiliśmy, ale nic wam nie pokazałam, dlatego że stanęliśmy pod Urzędem Wojewódzkim, obeszliśmy cały most Grunwaldzki dookoła i ostatecznie jesteśmy przy muzeum, ale od tyłu, bo tutaj jest parking i właśnie robiliśmy zdjęcia tutaj mniej więcej w ten sposób. Więc też przez to, że tutaj właśnie tu jest jeszcze odrobina słońca, to tak szybko i w miarę nawet dobrze nam poszło, więc jestem zadowolona. Więc teraz lecimy do pasażu, dlatego że mi pisałeś na tym live o tym podkładzie, ja chcę go zobaczyć, czy on jest dostępny. No. Jakie klopsiki? Nie jedziemy do Ikei. Zrobiłam ostatnie zamówienie na Shein i w końcu mi przyszło. Wiecie co, tyle się zastanawiałam nad tymi różami i bronzerami, bo podobno są świetne, no ale to jednak, no właśnie nie wiem, czy to jest bezpieczne dla skóry, czy nie, ale też pomyślałam, że skoro tyle osób to używało i nic im się nie dzieje, no to mogę spróbować, bo podobno są rewelacyjne. Ja sobie wzięłam ten bronzer w odcieniu Soft Tan, to jest ten taki najchłodniejszy i u niektórych on wygląda dosłownie na szary, więc też jestem ciekawa, jak będzie on wyglądał u mnie. No i dwa kolory róży, bo nie wiedziałam, na który mam się zdecydować, a one są w spoko cenie, więc zobaczymy. Wzięłam też kępki,
Jedne dłuższe, drugie krótsze. Chciałam inne, ale w międzyczasie zostały wyprzedane, więc też zobaczymy, jak te się sprawdzą. I słuchajcie, chciałabym się troszeczkę w makijażu pobawić kryształkami, bo bardzo mi się takie makijaże podobają. Nie wiem, czy żeby gdzieś tam wyjść, ale może po prostu, żeby popróbować swoich sił w domu. I zamówiłam właśnie takie kryształki i jeszcze taki ten patyczek, o którym też dużo osób mówi, że nim się najfajniej przykleja te kryształki, więc zobaczymy. I wzięłam jeszcze po prostu takie pojedyncze szczoteczki, jakbym chciała aplikować ten żel do brwi z Got To Be, bo myślę, że to byłaby najfajniejsza opcja, więc tak to wygląda. I w ogóle wczoraj byłam jeszcze na paznokciach i zrobiłam sobie coś takiego, to znaczy no Agnieszka mi zrobiła. Bardzo mi się podobają, są takie bardziej, powiedzmy, że delikatne i też troszeczkę je skróciłyśmy, bo już Agnieszka powiedziała, że trzeba skrócić, no to myślę, no dobra, niech będzie. Więc skrócone misio, jak Ci się podobają? Misio! Tutaj mamy Maltka, w ogóle musimy powoli już zacząć ogarniać ten balkon, bo w sumie już można by było siedzieć tutaj, co misio? Można by było. Chyba tak? Dzień dobry, witam Was w piątek. Ja właśnie nagrywam kolejną rolkę, bo zauważyłam, że bardzo Wam się podobają takie rolki albo z makijażem, albo z outfitami. I ostatnio jedna z Was mi podrzuciła pomysł, żebym właśnie zrobiła stylówkę z leggingsami, więc pokazuję. Dobra, więc to jest to, co wymyśliłam. Tutaj mam taką oversize'ową koszulę. Pod spodem mam stanik z tej kolekcji Push Up z Jim Glamour. To jest ten odcień taki beżowy, ten jaśniejszy. I tutaj mam po prostu czarne leggingsy z Jim Glamour. To są second skiny, buty Adidas i tak wygląda mega prosta stylówka. W ogóle mam ustawione tutaj lustro z biura w tym miejscu, bo tu po prostu zawsze najlepiej to wszystko wygląda, to z tyłu pranie, w sumie bardziej z przodu. I nagrałam już, więc zaraz będę to montować, bo jestem bardzo ciekawa, jak mi to wyszło. Robiłam też makijaż, też nagrywałam parę rzeczy, więc ogólnie od samego początku nagrywam tak, żeby po prostu budować sobie to wszystko, co mam, żeby to nigdy nie było tak, że coś na ostatnią chwilę, albo że nie mogę czegoś rzucić, bo tego po prostu nie mam, więc muszę zrobić sobie jeszcze w ogóle dzisiaj listę właśnie tych wszystkich rzeczy, które muszę zrobić, bo już powoli zaczynam się gubić. Ale w ogóle wiecie co, dzisiaj też znowu umyłam włosy tym szamponem octowym i tą odżywką. Jaką odżywką? Tą drożdżową z barwy i ja mam w ogóle po tym zestawie takie fajne, sypkie włosy, takie nawet aż lekko takie wygładzone, więc jestem oczywiście zadowolona, ten zestaw jest mega tani, a właśnie zauważyłam, że po tych dwóch produktach nic więcej nie robiłam, nie robiłam żadnego olejowania, nie nakładam do żadnej dodatkowej jeszcze odżywki, po prostu umyłam włosy, nałożyłam tą drożdżową, przeczesałam ją szczotką na mokrych włosach, poczekałam max 5 minut i to spłukałam i jest okej. Dobra, więc ja sobie wrzucam teraz to wszystko. O, co tu przyszło? Gdzie tu przyszło? Taki mały, piękny piesio. Tak? To ty jesteś? To ty jesteś mały, piękny piesio? Chyba tak. No, śliczny piesio. Dobra, to ja idę i będę montować, zobaczę, czy wszystko mi wyszło tak, jak chciałam. Tak? Ty byś coś chciał zjeść. Ty jesteś głodny. A masz karmę w misce? Oh! Nie ma karmy w misce, to dlatego ty jesteś głodny. Misio ci przed chwilą wyjadł. Dzisiaj przyszły trzy paczki dla ciebie. Z trzech różnych miejsc zamawialiśmy, żebyś miał co jeść. Cieszysz się? Tak, cieszysz się. No dobra. Dobra, witam się z Wami z balkonu. Już wyciągnęliśmy te wszystkie rzeczy, żeby korzystać. I Alan mi powiedział, że prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pogoda się zepsuje, więc nie jestem już zadowolona. Jestem tutaj z panem misiem. I jestem też z panem pluszkiem. Co ty byś chciał? Czemu mnie nie dziwi to, że ty byś to chciał? I sobie tak siedzimy, prawda, pluszaczku? No tak sobie siedzisz. O, no tak, to tak fajnie. No i co? No widzicie, no albo jeden, albo drugi. Niezadowolony jesteś, pluszusiu. O, zmęczony piesio. Bo był na dworze, więc teraz chciałby się przespać.
No przecież cię masuje. Dobra, więc ja myślę, że będę też kończyć vloga, żeby go sobie na spokojnie zmontować. Mam nadzieję, że miło wam się... No, słucham cię. No, widzicie? No ja nie mogę. Czy, ale ty widzisz, że ja jestem zajęta troszeczkę? No chodź tu. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodobał i że miło spędziliście czas oglądając go. Dajcie znać, co robiliście. Czy jedliście śniadanie, czy sprzątaliście, czy się malowaliście. Co ty się cieszysz? Ja na przykład zawsze oglądam YouTube'a, jak jem i jak sprzątam i jak podlewam rośliny. Jak i o, jak się maluję, chyba że coś nagrywam, no to wtedy nie. Więc dajcie mi znać, co wy zazwyczaj robicie w trakcie. A ja będę już kończyć masować pieski. I dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się oczywiście w poniedziałek, więc pa!